Live streaming w ostatnim czasie stał się bardzo popularny, a w tym poradniku bardzo szybko pokażę Ci, jak zrobić profesjonalną transmisję używając StreamYarda. StreamYard to aplikacja, która podbija serca wielu osób na całym świecie i także ja zacząłem z niej korzystać i polecam ją innym osobom. Najważniejszą cechą StreamYarda jest banalna obsługa i właściwie bezproblemowa konfiguracja, ponieważ na każdym sprzęcie może działać, dzięki temu, że jest obsługiwana wyłącznie w przeglądarce, także nie musicie instalować żadnego programu ani żadnej aplikacji na swoim telefonie czy komputerze. Wchodzimy sobie na stronę streamyard.com, w prawym górnym rogu klikamy Get Started, a następnie klikamy naszego maila i klikamy Get Login Code i na naszego maila dostaniemy kod, którym założymy nasze konto na StreamYardzie. Po tym jak zalogujemy się do StreamYarda, mamy po lewej stronie dwie zakładki, Broadcast i Destinations. Tutaj wybieramy miejsca, gdzie chcielibyśmy streamować. Klikamy sobie Add Destination i na przykład ja wybiorę jako pierwszą rzecz serwer YouTube. Tutaj wybieram swoje konto, ponieważ StreamYard musi mieć dostęp do tego konta, musi mieć możliwość edytowania live'ów, zakładania transmisji na żywo na koncie. Wracamy sobie jeszcze raz do zakładki Destinations. Oczywiście tutaj mogę dodać także inne serwisy, tak jak Facebook. Ja mam jeszcze grupę na Facebooku i tutaj też ją mogę dodać. Następnie wybieram grupę, do której chciałbym streamować. Tutaj muszę oczywiście postępować zgodnie z tymi instrukcjami, które są na ekranie. Otwieram grupę na Facebooku. Następnie tutaj po lewej stronie wpisuję StreamYard. Klikam na ikonkę StreamYardu. Dodaję tą aplikację do tej grupy. Wracając do zakładki Broadcast, mamy możliwość stworzenia pierwszej naszej transmisji na żywo, Create a Broadcast. Wybierzemy sobie serwis, na który chcemy streamować i żeby utworzyć pierwszą transmisję, klikamy sobie Create a Broadcast i tutaj wystarczy, że wybierzemy serwis, do którego ma być streamowane, czy to będzie grupa na Facebooku. Tutaj musimy dać tytuł, opis. I tutaj bardzo ważna rzecz, czyli jeżeli robicie streama na grupę na Facebooku, która nie jest publiczna, to Facebook nie daje pozwolenia na to, żeby wyświetlić imiona i zdjęcia osób, które są w tej grupie. Musicie poinformować widzów, że można to obejść i można tak zrobić, żeby mogli być wyświetlani na waszym streamie. I to jest taka opcja, która pozwala ich poinformować, co mają zrobić. Możemy także oczywiście opóźnić naszego live'a, zaplanować go na później. Możemy także zaplanować naszą transmisję na później. Możemy dodatkowo wgrać miniaturkę do tego posta i tak jak tutaj macie jeszcze wybrać odpowiedni dzień i godzinę, kiedy będziemy transmisję robili. Druga zakładka to kanał na YouTubie. Podobne opcje, oczywiście możemy dać tytuł, opis, możemy zaplanować naszą transmisję. Jeżeli streamujecie w kilka miejsc równolegle, to oczywiście nie musicie dawać takiego samego tytułu i opisu dla każdego. Możecie zindywidualizować te rzeczy, klikacie Customize. Wystarczy, że rozszerzycie te opisy i możecie wszystko indywidualnie ustawić dla każdego z miejsc, w które streamujecie. StreamYard ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, mianowicie możecie wszystko nagrywać bez robienia transmisji na żywo i później to nagranie możecie z chmury bezpośrednio ze StreamYarda pobrać do siebie na komputer i tutaj wystarczy, że tworząc broadcast klikniecie Skip Record, dacie tytuł i będziecie mogli nagrywać. Jeżeli utworzycie transmisję na żywo, to taki ekran Wam się pojawi. Jest to ekran, który będziecie widzieli także, jeżeli będziecie zaproszeni jako gość do transmisji na żywo przez kogoś. I tutaj mamy bardzo proste rzeczy, czyli mamy podgląd naszej kamerki, mamy mikrofon, który jest w tym momencie aktywny, pokazuje nam poziom dźwięku, mamy ikonkę wyciszenia, mamy także możliwość wyłączenia kamery, opcje dodatkowe, wybranie imienia, które ma się wyświetlać, a także możemy wejść do transmisji na żywo. Zanim dołączymy do pokoju transmisyjnego, warto wejść w ustawienia kamery audio. W zakładce pierwszej kamera mamy możliwość wyboru kamery. Możemy także wybrać jej rozdzielczość. Ja tutaj mam dostępne 3 rozdzielczości, polecam najwyższą. Zakładka audio, tutaj mamy do wyboru mikrofon. Wybieramy sobie nasz mikrofon. Warto przy okazji sprawdzić poziomy nagrywania dźwięku. Tutaj warto, żeby te kropki dochodziły do środka, a raczej żeby nie przechodziły do tej ostatniej kropki po prawej stronie. Mamy także możliwość wybrania głośników.
Tu polecam korzystać oczywiście w czasie transmisji na żywo ze słuchawek, więc tutaj wybieramy sobie słuchawki. Dodatkowo, jeżeli nie korzystacie ze słuchawek, tylko z głośników, warto włączyć opcję Echo Cancellation, ale jeżeli korzystacie ze słuchawek, z mikrofonu, to polecam Wam odznaczyć tą opcję. Druga zakładka audio, tu wybieramy mikrofon z opcji, które mamy dostępne. Możemy sprawdzić poziom naszego dźwięku. Jeżeli ten poziom jest zbyt niski, to pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest albo automatyczne włączenie poziomów, albo jeżeli i tak jest za cicho, to możemy sobie ten mikrofon nasz zgłośnić tutaj, ale polecam, jeżeli nie znacie się na tym, zaznaczyć opcję automatyczną. Druga rzecz, czyli głośniki albo jeszcze lepiej słuchawki, ponieważ radzę Wam robić transmisję na żywo w słuchawkach, wtedy nie ma echa. Tutaj wybieramy sobie słuchawki, na których będziemy słyszeć naszego rozmówcę. Kolejna opcja, czyli Echo Cancellation. Koniecznie ją włączcie, jeżeli nie macie słuchawek, korzystacie z głośników. Wtedy program StreamYard będzie automatycznie niwelował echo i pogłos, który powstaje. Kolejna opcja jest aktywna, czyli stereo audio. W momencie, kiedy wyłączycie Echo Cancellation, jest to opcja przede wszystkim dla muzyków, dla osób, które korzystają ze stereo fonicznych mikrofonów. I trzecia, ostatnia opcja to jest automatyczne dostosowywanie poziomu mikrofonu. Jeżeli nie czujecie się na siłach, włączcie automatycznie. Jeżeli wiecie, co robicie i chcecie ten poziom dźwięku ustawić według własnych preferencji, to tutaj tym suwakiem możecie go zgłośnić lub ściszyć. Trzecia zakładka green screen. Tutaj jeżeli macie możliwość, żeby skorzystać z tła typu green screen albo blue screen, to możecie zamienić swoje tło na jakieś inne. Oczywiście możecie wgrać także swoje wirtualne tło. Mamy już skonfigurowanego StreamYarda wstępnie. Mamy wybraną kamerkę, mikrofon. Pozostaje wejść do studia transmisyjnego. Jesteśmy już w pokoju transmisyjnym. Oczywiście nie jesteśmy jeszcze na żywo, ponieważ musielibyśmy kliknąć klawiszem Go Live. Nasze czarne okno to jest okno transmisji i tutaj klikamy Add to Stream i w tym momencie nasza kamera już jest jakby na transmisji na żywo. Wszystko to, co w tym oknie będziecie widzieli, będzie widoczne też dla osób, które oglądają transmisję. Pod spodem mamy kilka ikon zmiany ułożenia naszych okien. Zaraz wrócimy do nich i je Wam pokażę. Pod spodem mamy przyciski od wyciszenia mikrofonu, od wyłączenia kamery, od dodatkowych ustawień kamery, mikrofonu i jeszcze paru innych ustawień, od udostępniania ekranu. Mamy też możliwość zaproszenia gości i w wersji darmowej i w wersji pierwszej płatnej Basic mamy możliwość zaproszenia 6 gości, a w wersji Professional jest możliwość zaproszenia 10 osób oraz możemy opuścić studio transmisyjne. Po prawej stronie mamy widok komentarzy, mamy także zakładkę banery, brand, prywatny czat między gośćmi, a także ustawienia. I od ustawień zaczniemy omówienie całego setupu. Zakładka general i tutaj możemy wybrać rozdzielczość, w jakiej będziemy prowadzili naszą transmisję na żywo. W wersji darmowej i w wersji basic mamy możliwość transmisji w 720p, w wersji Professional 1080, czyli Full HD. I pierwsza opcja to jest opcja Shift Videos Up for Comments i Banners, czyli jeżeli będziemy pokazywali jakieś banery lub komentarze, one się najczęściej pokazują tutaj na dole, to StreamYard będzie automatycznie przesuwał naszych gości do góry, tak żeby te banery ani komentarze nie zasłoniły nikogo. Druga opcja, jeżeli jest zaznaczona Audio Avatars, to jeżeli cofniemy się tutaj, klikniemy sobie Edit Audio Avatar, to tutaj możemy wybrać nasze zdjęcie lub dowolną ikonkę, która będzie się pojawiała w momencie, kiedy wyłączymy naszą kamerkę. I ja w tym przypadku mam wybrane takie moje logo i jeżeli wyłączę kamerkę, w tym momencie oczywiście mnie słychać, tak jak widzicie, ale zamiast kamery mam pokazane logo. Trzecia opcja, czyli automatycznie pokazuj rzeczy, które udostępniasz z ekranu. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to StreamYard w momencie, kiedy włączymy udostępnianie ekranu, automatycznie pokaże go na ekranie. Jeżeli odznaczymy tą opcję, to w momencie udostępnienia ekranu, on dodaje ten ekran tutaj pod spodem jako kolejny widok kamery i musimy kliknąć dopiero Add to Stream i wtedy zaczyna się udostępnianie ekranu. I kolejna zakładka, czyli goście.
Tutaj warto zaznaczyć sobie, żeby goście także mieli podgląd komentarzy w oknie transmisji StreamYarda. Kolejna opcja, jeżeli ktoś dołącza do naszego spotkania, możemy odtworzyć dźwięk. I trzecia opcja to jest proces autoryzacji, czyli każdy z gości musi autoryzować swoje wejście profilem z YouTube'a albo z Facebooka. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie zaproszenie dodatkowej osoby po to, żebym mógł Wam pokazać, jak wygląda przełączanie się między poszczególnymi widokami. I żeby to zrobić, klikam ikonkę Invite i tutaj podaje mi się link, który wystarczy wysłać do tej osoby. Dostałem już maila ze StreamYarda. Tutaj są podstawowe rzeczy, o których warto pamiętać, jeżeli łączycie się do transmisji na żywo, i mamy naszego linka, którego klikamy, i w tym momencie wchodzimy już do pokoju, gdzie będziemy mieli transmisję. I tutaj od razu mam możliwość wybrania kamerki internetowej, wybrania mikrofonu, a także wyciszenia lub wyłączenia tej kamerki na czas, kiedy będę wchodził. Mamy także poziom dźwięku, który jest tutaj po prawej stronie. Możemy także wpisać imię indywidualne. Ja tutaj zastosuję imię gość. I możemy także wejść w dodatkowe ustawienia, wybrać kamerkę, która nas interesuje. Może to być kamerka z przodu, z tyłu. Możemy także wejść w zakładkę audio. I tutaj także mamy kilka dostępnych funkcji, które pomogą Wam uzyskać dobrej jakości dźwięk. Oczywiście, jeżeli korzystacie z telefonu czy z jakiegokolwiek innego urządzenia, to pamiętajcie o tym, żeby korzystać osobno z mikrofonu i osobno ze słuchawek. Starajcie się unikać wbudowanych mikrofonów i wbudowanych głośników. I w tym momencie klikamy Enter Broadcast. I tak jak widzicie, mam już zaaranżowaną rozmowę dwóch osób na transmisji na żywo w StreamYardzie. Jestem na głównej kamerze na tej i gość jest połączony na tej kamerze w telefonie. I to, co teraz chciałbym Wam pokazać, to oczywiście różne widoki, które mamy dostępne. I mamy po pierwsze widok solo i tutaj możemy się przełączać między sobą i gościem. I właściwie jest tak na każdym widoku. Mamy widok, gdzie jesteśmy przycięci w ten sposób, żeby wypełnić cały ekran. Mamy także możliwość pełnych kadrów. I tutaj widzicie, że fajnie się to dostosowuje do kadrów poziomych i pionowych. Mamy też możliwość przełączenia się między takim widokiem. I w tym momencie mogę Wam pokazać, jak można się przełączać między różnymi widokami. I mamy widok oczywiście solo. Tutaj możemy się przełączać między sobą a gośćmi. Mamy także widok podwójny, gdzie mamy zbliżenie, które wypełnia cały ekran. Możemy także w tym widoku zmieniać kolejność ekranów, jeżeli chcemy. Wystarczy kliknąć na dany widok i przerzucić go na drugą stronę. Kolejna zakładka to jest zakładka, w której pokazują nam się pełne kadry z obu kamer i tutaj także możemy zmieniać kolejność naszych ujęć. Czwarta zakładka to jest widok speakera, czyli osoba, która mówi, może być powiększona. Szczególnie przydatne, jeżeli mamy więcej osób, a jedna osoba się wypowiada. Oczywiście w takim widoku także możemy zmieniać kolejność, jeżeli ktoś ma głos, i powiększać tą osobę, która mówi. Kolejne trzy ikony to ikony odpowiedzialne za udostępnianie ekranu. I teraz udostępnię ekran, żeby Wam to pokazać. Wybiorę sobie jedną aplikację, udostępnię jej widok i z racji tego, że mam zaznaczoną opcję automatycznego pokazywania udostępnionego ekranu, od razu przechodzę do widoku udostępniania i to jest widok ten tutaj. Oczywiście mogę bez gościa także udostępniać ekran i być, tak jak widzicie, pokazany w dużym kadrze. A także mogę udostępnić tym przyciskiem ekran lub aplikację, którą pokazuję na całym ekranie. Jako host spotkania także macie kilka dodatkowych opcji, które pomogą Wam w czasie transmisji. Między innymi, jeżeli klikniecie na ikonkę Waszego gościa, macie możliwość edytowania jego imienia. Także możecie wyrzucić go chwilowo ze studia albo zbanować. StreamYard ma także bardzo rozbudowane funkcje udostępniania ekranu, okien aplikacji czy kart Chrome. Wystarczy, że klikniemy w Share Screen i tutaj pokazuje nam się w pierwszej zakładce ekrany, które mamy podpięte do komputera. Możemy udostępnić je z dźwiękiem, jeżeli zaznaczymy tą opcję. Także możemy wejść w okna aplikacji, czyli wszystkie aplikacje, które mamy otwarte i dostępne. Albo możemy udostępnić kartę Chrome i w tym przypadku mogę zaznaczyć kartę YouTube'a. I w tym momencie mogę Wam odtworzyć dowolny film na YouTubie.
Po prawej stronie mamy zakładkę komentarze i tutaj pojawiają nam się komentarze z wszystkich destynacji, do których streamujemy. Także jeżeli macie tutaj kilka miejsc, w które robicie live'a, wszystkie komentarze będą tutaj wyświetlane i jeżeli klikniecie na dany komentarz, on w tym momencie pokaże się na ekranie. Jeżeli chcecie ukryć komentarz, klikamy na niego ponownie i wszystko wraca do widoku początkowego. Kolejna zakładka, czyli zakładka banners. Tutaj pierwsza rzecz, o której warto wiedzieć, to możliwość tworzenia różnych folderów i przykładowe mamy dwa banery, które możemy sobie wyświetlić. Oczywiście możemy każdy z tych banerów edytować przed wyświetleniem, a także mamy możliwość zmiany sposobu wyświetlania tego baneru, ponieważ on może być raz tekstem stałym, tak jak w tym momencie widzicie, albo może być w formie tak zwanego tickera, czyli takiego przesuwanego napisu, który nam tutaj na dole ekranu się pojawia i przesuwa się. I dopóki nie klikniemy hide, on tam będzie, także można różne informacje w ten sposób pokazywać. Kolejna zakładka, zakładka brand. I tutaj mamy możliwość zmiany koloru, czyli te kolory, które tutaj widzicie przy napisach, a także przy komentarzach, czy przy banerach, tickerach, to wszystko możecie sobie wybrać tutaj dowolny kolor, który na przykład będzie spójny z waszym logo. Ja tutaj wybrałem kolor niebieski. Możemy także zmienić naszą templatę, czyli sposób na przykład w jaki wyświetlają się komentarze. Możemy ustawić defaultowo, czyli widzicie jest troszkę inny styl wyświetlania tego wszystkiego. Styl minimalny w formie takich bąbelków albo w formie bloków, to już co kto woli. Następna sekcja, sekcja logo i tutaj w wersji darmowej możecie wyświetlić jedynie logo StreamYarda, ale jeżeli będziecie mieli wersję Basic i Professional, możecie dodać własne loga i tutaj mogą być wyświetlane w prawym górnym rogu. Niestety na tą chwilę nie da się zmieniać pozycji loga, nawet nie da się go przesuwać tutaj na lewą stronę. Kolejna rzecz, czyli overlay, czyli rzeczy, które będziecie wyświetlali na widoku waszych kamer i nieważne, czy to będzie taki widok, czy taki. Jeżeli włączycie sobie takiego overlaya, to on będzie cały czas wyświetlany i to też jest fajna forma urozmaicenia waszego live'a. Możecie różne rzeczy sobie tutaj przygotować w formie grafik i tutaj sam StreamYard poleca przygotowanie takich nakładek w formacie 1280 pikseli na 720 pikseli w formacie PNG lub GIF i chodzi o to, że przygotowujecie cały plik, a na przykład w rogu tylko umieszczacie odpowiednie grafiki czy teksty. Ja przykładowo mam przygotowaną grafikę overlaya dwóch okienek i jeżeli przełączę się na widok dwóch kamer, to w tym momencie to bardzo fajnie wskakuje i tak jest wyłączone, a tak jest włączone. Następnie mamy możliwość dodania wideoklipów i ja tutaj mam dodane 5-minutowe odliczanie. Oczywiście te klipy mają pewne ograniczenia i takim ograniczeniem jest oczywiście rozmiar tych plików, czyli 1280 na 720, to jest rekomendowany rozmiar i maksymalny rozmiar takiego pliku nie może przekraczać 200 MB i nie może być dłuższy niż 10 minut. I tego typu klipy najczęściej są stosowane do tego, żeby na przykład przygotować widownię na rozpoczęcie streamu, ewentualnie zrobić przerwę albo jako zakończenie. Kolejną rzeczą, którą można zmienić w StreamYardzie, jest oczywiście tło naszej transmisji na żywo. Ja tutaj mam wgrane jedno tło. Mogę oczywiście się przełączać między różnymi tłami, a także to tło jest widoczne na niektórych widokach, jak na przykład takich podwójnych. Jeżeli ja w tym momencie dodam sobie gości, to tak jak widzicie, tło można podmienić na jakieś inne, ciekawsze. I ostatnia funkcja to jest oczywiście pokazywanie lub ukrywanie imion osób uczestniczących w transmisji na żywo. Następna zakładka to zakładka Private Chat i jest to czat wyłącznie dostępny i widoczny dla osób, które uczestniczą w live, czyli dla osoby prowadzącej i gości, którzy są tutaj zalogowani też do StreamYarda.
Podłączyłem się do StreamYarda z telefonu po to, żeby wam pokazać różne dostępne widoki, jeżeli rozmawiacie z gościem. Ale oczywiście ten widok z telefonu, który mam, równie dobrze może być drugą kamerką, którą wykorzystuję w czasie transmisji. Wystarczy, że przełączę się na widok solo i mogę się przełączać między różnymi widokami, pokazując ciekawe rzeczy. Na przykład wykorzystując ten widok jako widok główny, a ten może być widokiem, w którym chciałbym pokazać wam na przykład backstage. Oczywiście mam też możliwość pokazania innych widoków. Wystarczy, że kliknę ikonkę Invite i ten adres, który mam tutaj, skopiuję do przeglądarki i ponownie podłączę się, wykorzystując inną kamerkę internetową. I tutaj wystarczy, że nazwę oczywiście ten widok jako kamera numer 3, a jako kamerę wybiorę kamerę wbudowaną w laptopa i to będzie mój trzeci widok. Audio oczywiście pozostawiam bez zmian, także przy przełączaniu się widoków dźwięk będzie tak samo dobrze słyszalny i cały czas będzie taki sam. Wrócę jeszcze na chwilę do opcji edytowania waszego posta, ponieważ jest to bardzo ważna rzecz, jeżeli planujecie transmisję. Szczególnie jest to istotne, jeżeli planujecie transmisję na YouTubie, ponieważ jeżeli zrobicie to z odpowiednim wyprzedzeniem, to YouTube zacznie promować wasz film i on zacznie się pojawiać jako zaplanowana transmisja na różne słowa kluczowe. Oczywiście musicie mieć zaznaczoną opcję Schedule for Later i tutaj macie możliwość uploadowania miniaturki i to też jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będziecie mogli waszego streama jeszcze lepiej dopasować do publiczności i myślę, że więcej osób będzie zachęconych, jeżeli zobaczy taką indywidualną miniaturkę. I tutaj pod spodem musicie wybrać oczywiście czas, w którym będzie odbywał się ten stream. Polecam wam jednak wejść na YouTube'a i zaznaczyć jeszcze kilka ważnych opcji. Wystarczy, że klikniecie tutaj i wejdziecie View on YouTube. Wchodzimy sobie w Edytuj film. Tutaj dokładnie możecie uzupełnić tytuł, opis. Możecie jeszcze raz sprawdzić datę, kiedy jest zaplanowany live. Możecie dodać miniaturkę indywidualną. Wybrać playlistę, do której ma być dopisany wasz stream. Bardzo fajna opcja, możecie dodać tagi, co pomoże właśnie zrozumieć YouTube'owi, o czym będzie wasz stream. Tutaj oczywiście widoczność powinniście mieć publiczną. Ja mam zaznaczoną niepubliczną tylko dlatego, że to jest stream testowy na potrzeby tego tutoriala. Po uzupełnieniu tych wszystkich rzeczy warto przejść do pokoju reżyserskiego i tutaj wciskamy transmisja na żywo. I tutaj w zakładce zarządzanie po lewej stronie wchodzimy w naszą transmisję testową. I bardzo ważne ustawienia, które powinniście zrobić, czyli włączyć automatyczne uruchamianie. To powinniście mieć zaznaczone, czyli jeżeli w StreamYardzie klikniecie Go Live, to automatycznie transmisja się rozpocznie i nie będziecie musieli wtedy wchodzić do tego pokoju reżyserskiego i klikać dodatkowo tutaj na YouTubie rozpocznij transmisję. Kolejna opcja, którą powinniście odznaczyć według mnie, to oczywiście włącz automatyczne zatrzymywanie transmisji, ponieważ StreamYard może na przykład zerwać połączenie. Jeżeli będziecie mieli tą opcję zaznaczoną, to w momencie, kiedy StreamYard się zawiesi, będą jakieś problemy, to automatycznie zakończy się ta transmisja. Kolejne opcje, które powinniście sprawdzić, są w zakładce Edytuj. I tutaj macie także możliwość wprowadzenia opisu tytułu, a także macie opcję czata na żywo. I tutaj macie opcję, czy chcecie włączyć czat na żywo oraz czy chcecie przy ponownym odtwarzaniu pozwolić widzom także na odtworzenie czatu na żywo. Ja polecam zaznaczyć obie opcje. I ostatnia zakładka, czyli zakładka zarabianie. I tutaj pytanie, czy chcecie mieć włączone reklamy. Jeżeli chcecie monetyzować tego live'a, to polecam włączyć też zarabianie. I w tym momencie mamy gotowego StreamYarda do tego, żeby zacząć transmisję na żywo. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach pod spodem, co myślicie o StreamYardzie. W opisie pod filmem znajdziecie linki do StreamYarda. A teraz kliknij ten film i dowiedz się więcej na temat tego, jak przygotować stanowisko do robienia transmisji na żywo.